Witam serdecznie. W tym odcinku uskutecznimy Amaroka, żeby mógł odtwarzać MP3. Pacman S, GST, kreska lib, AV. Co piszę mniej więcej tak. Wpisuję hasło. Błędna, jeszcze raz. Kontynuujemy. Przypominam, że głos w Arch Linuxie możemy ściszać i zgłaśniać, ustawiając kursor na ikonce głośniczka i dwuklikiem po prostu przeciągając na touchpadzie, czyli tym gestem, który Wam przedtem pokazałem, tym dwoma palcami. Dobrze, zobaczymy zatem, czy nasz Amarok otworzy plik, czy go też nie otworzy. Czemu on się nie chce nam zeskalować? Jeżeli program nie odpowiada, możemy wpisać kill-all, spacja jego nazwa, tak jak ja to wpisam tutaj. I potem wyskoczy okienko, że program nie odpowiada, to klikamy zakończ i wtedy program będzie zakończony. Wpisujemy Amarok jeszcze raz. Głupotne się tylko otwierały. Co tam się tu jakieś pobierają głupoty znowu? A tutaj jakieś głupoty się pokazują znowu, jakieś cool streams jakieś. Kolejna próba zainstalowania kolejnego pakietu. Jest streamer 0.10. Plugins Agui.
Kolejny test. To działa, a to? I pięknie, i działa. Tak więc jesteśmy teraz w stanie otworzyć nawet muzykę na Linuxie. Ta muzyka jest bez copyrightu, więc nikt się do niej nie doczepi i będę mógł ją puszczać w moich filmach i żaden jego fragment nie zostanie zablokowany w żadnych krajach. Dobrze, a zatem teraz tak. Ustawienia, ukryj menu bar. Co zrobić, żeby Amarok pozostał tutaj w prawym dolnym rogu ekranu cały czas i nie pojawiał się nam tutaj gdzieś u góry czy gdzieś indziej? Żeby zawsze, jak go uruchomimy, to żeby był w tym samym miejscu. Więcej działań, dodatkowe ustawienia programu. Ok. Położenie, rozmiar. Zastosuj na początku. Zastosuj na początku. Ok. Teraz go zamknę. Zatem GST plugin good naprawił nam Amaroka. Kolejna sprawa. Jak już mówiłem, pobierzemy teraz tego Yaorta. Wpisujemy taką komendę w Google i wybieramy pierwszy wynik. Teraz jedziemy na lewą część wysiadacza, tą na prawą. I wpisujemy po kolei te komendy w terminal. Ctrl-Shift-V wkleja komendę skopiowaną przy użyciu Ctrl-C. Zapomniałem o tym, że nie wgraliśmy programu Git. Też jest ważny do instalacji między innymi OOP. Git się wgrał, więc najlepiej stwórmy sobie jakiś katalog i tam dopiero tego Yaorta instalujemy. Enter. I teraz robimy tą drugą dłuższą komendę. Ctrl Shift V. Make PKG spacja jest i. Zatwierdzamy Enterem. Enter. I Yaorta mamy już wgranego.
Do czego go wykorzystamy? No do tego, żeby poprawić sobie wygląd chroma, bo jest taki niebiesko-czarny, co jest dosyć brzydkie, bo jest nieelegancki. Yaort. Oksygen. GTK 2 i GTK 3. Wybierzemy sobie tak, 1. Ja zamknę co konkretnie. No i tylko 1. Teraz co zrobić, żeby chrom był ładniejszy? Więcej opcji, ustawienia. Użyj motywu GTK. To jest jakiś dziwny, nie? Zatem wchodzimy w panel sterowania. I wchodzimy w wygląd programów. Styl aplikacji Gnome GTK. Zamiast tego wybieramy Oksygen GTK 2. No i to zostawiamy tak jak było. Teraz sprawdzimy jak nasz Chrome wygląda. No i nasz Chrome wygląda o wiele lepiej. Przynajmniej według mnie. To tyle, mam nadzieję, z instalacji Arch Linuxa. Zostaw ikon, weźmiemy sobie Oksygen, bo jest ładniejsze. Wystrój zapasowy Oksygen, tak. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Taki smaczek na koniec. Wiele osób jest przyzwyczajone do otwierania tego menu po lewej stronie ekranu za pomocą przycisku Windows. Tak więc pokażę Wam, w jaki sposób zrobić to na Archu, żeby uruchamiać to menu za pomocą przycisku Windows. Odpalmy sobie terminal. Tutaj nam to się przydaje od. Yaort, spacja kreska SK, super, OK. Jeszcze raz. Co niepoprawne znowu. No nie wierzę. Nie mam kapsoka włączonego. No, śmiga. Teraz w jaki sposób zrobić, żeby ten program załączał się przy starcie systemu i od razu pozwalał nam na to, by można było odpalać to menu przyciskiem Windowsa. To Wam wyjaśnię zaraz. Tylko chciałem Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób zrobić tę konsolę, żeby była ładniejsza. Ustawienia. Konsola. Show menu bar by default wyłączamy. Taskbar. Tutaj zrobimy show bar when needed. Below. Zapisz, zastosuj. Ustawienia jeszcze sobie zmienimy, ustawienia skrótów. Wyświetlaj pasek menu, zrobimy sobie skrót Ctrl-U, czyli jak ustawienia. No i musicie przyznać, że konsola jest o wiele ładniejsza. Co jeszcze zrobimy? Jeszcze zrobimy tak,
żeby konsola była odrobinę przezroczysta. No i teraz jest o wiele bardziej przyjazna i o wiele ładniejsza dla nowych użytkowników. Zrobimy sobie jeszcze, żeby zawsze pokazywała się nam w takim rozmiarze i mniej więcej w tym samym miejscu, czyli no, zmniejszę. Komputer jest trochę wolny, ale Arduino działa bardzo przyzwoicie. Ustawienia programu, dodatkowe, tak, dajmy tak, położenie, rozmiar. Zastosuj na początku i elegancko. Teraz odnośnie tego K-SuperKeya, czyli odpalania przyciskiem Windowsa menu Start. Wchodzimy sobie w ustawienia systemowe, czyli panel sterowania. I wchodzimy do uruchamiania i włączania. Dajemy dodaj program i pisujemy K-SuperKey. Klikamy strzałkę w dół i Enter. Dajemy tutaj prawo do odczytu, wykonywalne i OK. Zastartujemy system i zobaczymy, czy wszystko działa poprawnie.